Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. To będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Podcast Podróż bez paszportu funkcjonuje dzięki wsparciu słuchaczy i słuchaczek wspierających na serwisie Patreon. Zachęcam do tego, żeby wspierać moje audycje, jeżeli szukają państwo wartościowych treści, jeżeli tutaj jesteście. Dzisiaj o byłym premierze Fiji, o Franku Marama, który został skazany na rok więzienia. Patrycja Mizera oczywiście przygotowała dla państwa ten materiał. 9 maja, więc już trochę czasu minęło, decyzją Sądu Najwyższego Fiji, były premier tego kraju, Frank Bainimarama został skazany na rok więzienia za wykorzystanie swojego stanowiska do zamknięcia śledztwa w sprawie korupcji we wpływowym uniwersytecie. Na wstępie przedstawmy jednak krótko Republikę Fidżi. Ten wyspiarski kraj leży na południowym Pacyfiku, około 2000 km na północny wschód od Nowej Zelandii. Populacja Fidżi wynosi niecały milion mieszkańców, a powierzchnia całkowita kraju jest równa 18,3 tysiąca km2 i rozproszona jest na ponad 330 wysp i 500 wysepek o pochodzeniu wulkanicznym otoczonych rafami koralowymi. Co ciekawe, tylko około 160. Z nich jest stale zamieszkanych. Fidżi ma rozwiniętą gospodarkę w porównaniu z innymi wyspiarskimi państwami Pacyfiku. Według danych na 2022 rok PKB per capita w tym kraju wyniósł około 5,3 tysiąca dolarów. Budżet Fidżi zasilany jest głównie przez turystykę i rolnictwo, które opiera się na uprawie trzciny cukrowej. Jednak lekki przemysł i sektor wydobywczy również odgrywają istotną rolę. Fidżi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1970 roku. 70-letni bajni Marama jest jednym z najbardziej znanych polityków na Wyspach Pacyfiku. Przez wiele lat pełnił różne funkcje na Wyspach Fidżi. W 1975 roku wstąpił do Fidżijskiej marynarki wojennej, gdzie awansował na kolejne stopnie aż do rangi kontradmirała. Stanowisko premiera Fidżi objął w styczniu 2007 roku po bezkrwawym zamachu stanu, który sam przeprowadził. Następnie przekształcił się w demokratycznego przywódcę, wprowadzając nową konstytucję i zwyciężając w demokratycznych wyborach w 2014 roku i 2018. Funkcję szefa rządu pełnił aż do grudnia. 2022. W tym czasie przewodził też liberalnej partii Fiji First, którą założył w 2014. Co więcej, w swojej karierze politycznej Bajni Marama okresowo pełnił także obowiązki prezydenta Fiji. Wśród obywateli Fidżi i szerzej w regionie znane był zlobowanie na rzecz działań w zakresie zmian klimatycznych w obrębie krajów Pacyfiku. No i teraz, jakie dokładnie zarzuty usłyszał były premier? Otóż Sąd Najwyższy uznał Bajnie za winnego, ponieważ ten kilka lat temu nakazał ówczesnemu komisarzowi policji, Sitivaniemu Kiliho, aby nie prowadził dochodzenia w sprawie zarzutów korupcji na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku. W tej renomowanej Instytucji, która jest kluczowym centrum badań i edukacji w regionie Pacyfiku, miało dojść do nadużyć finansowych w zakresie awansów, premii i podwyżek płac wobec byłych pracowników uniwersytetu. W związku z tym w lipcu 2022 rozpoczęto dochodzenie policyjne. Według majowego orzeczenia sądu aktywne śledztwo zostało zakończone właśnie z inicjatywy byłego szefa rządu i komisarza policji. W kontekście całej sprawy warto dodać, że wyrok Sądu Najwyższego z początku maja dotyczy. Czy również komisarza policji Siteveni Kilicho, obecnie zawieszonego w czynnościach, który także został skazany na karę pozbawienia wolności na okres dwóch. Lat. Warto odnotować, że w październiku 2023 obaj panowie już brali udział w procesie sądowym w związku z tą sprawą, ale wówczas zostali uznani za niewinnych. Sędzia Sądu Niższej Instancji uniewinnił bani na ramę i Kilicho zarzutów. Jednak prokuratorzy z sukcesem złożyli apelację do Sądu Najwyższego, a ten uchylił wyrok i wydał odpowiednio kary pozbawienia wolności. Natomiast w kontekście afery korupcyjnej na wspomnianym uniwersytecie prokuratura poinformowała, że policja kontynuuje śledztwo i może postawić kolejne zarzuty. Benimarama przewodniczył Fiji przez 16 lat. Dzięki temu został się znaną postacią polityczną w regionie. Były premier nadal cieszy się silnym poparciem w niektórych częściach społeczności. Po zakończeniu majowej rozprawy niewielka liczba kibiców odśpiewała hymn, gdy z budynku sądu wyszedł skazany w policji. Orzeczenie sądu najwyższego skomentowała liderka opozycyjnej partii Unity Fiji, Sawanaka Narup, podkreślając, że ta sprawa sądowa i wyrok pokazują, że ludzie, którzy łamią prawo, nie ma znaczenia kim są, zawsze zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Z drugiej strony, były szef rządu wciąż wspierany jest przez swoją partię Bajnima Nadal będzie liderem partii Fiji First, przejdź do 2026 roku, poradzimy sobie z tym, powiedział starszy członek partii, według doniesień lokalnych mediów. Na koniec warto dodać, że skazanie byłego premiera oznacza, że zostanie on wykluczony z udziału w wyborach przez najbliższe lata co może wpłynąć na przyszłość polityczną Fiji. To poniekąd zamyka pewien kontrowersyjny rozdział w historii tego kraju i kończy erę jednej z najbardziej wpływowych postaci w polityce Fidżi i Pacyfiku w ciągu ostatnich dwóch dekad. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko.